Witajcie ponownie. Ten dzisiejszy odcinek ja dedykuję naszej Rasi. Dla Ciebie cytat na dzisiaj. Optymista to osoba, która po złamaniu nogi cieszy się, że nie złamała szyi. Może śmieszne słowa, ale pomyślałam właśnie o Tobie. Dlatego, że jesteś dla mnie bardzo pozytywną i bardzo optymistyczną osobą. Kochani, także myślę sobie, że wiadomo, że różne rzeczy nas spotykają, często rzeczy trudne, a nawet bardzo trudne. Ale też chyba warto w takich trudnych może sytuacjach myśleć sobie o tym, że może nie tyle jakby w kluczu, że no zawsze może być gorzej. Chociaż to prawda, zawsze może być gorzej, tak jak zawsze może być lepiej. Ale czasami po prostu nie warto się jakby nadmiernie koncentrować na tym, że coś jest, może coś trudnego się dzieje. Tam, gdzie trzeba, tam trzeba, tam trzeba czemuś zaradzić, nad czym się zastanowić, jakby jak pomóc sobie czy innym, jak z czegoś wyjść. Ale zawsze chyba też warto iść właśnie w stronę takiego, no, poszukiwania tej jakby pozytywnej strony danej sytuacji. Zawsze można jakby próbować doszukać się też czegoś dobrego i myślę, że może to być bardzo, bardzo pomocne w naszych zmaganiach i w tych zmaganiach maturalnych i nie tylko. Powodzenia.